Witam Cię na kanale Inspiracje dla Szkoły. Nazywam się Katarzyna Skolimowska i zapraszam Cię do miejsca, w którym każdy przedsiębiorczy nauczyciel i każdy przedsiębiorczy rodzic znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj chciałabym Ci przedstawić kilka obszarów z mojego bloga, po to, abyś wiedział, czego możesz tutaj szukać. Priorytetową sprawą dla mnie jest edukacja przez czytelnictwo, dlatego w zakładce Inspiracje dla promocji czytelnictwa umieszczam recenzje oraz konkretne pomysły, które możesz wdrożyć w swojej szkole, aby z ucznia ulepić rasowego czytelnika. Stąd też czytelnicze czwartki na moim fanpage'u. W tym roku planuję przygotować projekt Wychowanie do osobistego rozwoju, aby realnie wprowadzić do szkół elementy coachingu. Na czym on miałby polegać? Mam taką wizję, aby przygotować poradnik, w którym nauczyciel będzie mógł nieco zgłębić dany temat, na przykład samokontroli. Każdy problem będzie opatrzony konkretnym scenariuszem lekcji wychowawczej. Już jeden taki istnieje, możesz sobie wyszukać na moim blogu, jak przekuwać marzenia w cele. Na deser zostawiłam pomysł, z którego jestem najbardziej dumna. Nie ma chyba nauczyciela, który nie słyszałby o założeniach neurodydaktyki. Mówi się już o tym wszędzie i to jest piękne. Chciałabym także w tym zakresie dołożyć swoją maleńką cegiełkę. Aby jakakolwiek praca była efektywna, należy sobie najpierw dobrze zorganizować miejsce do jej wykonania. Miejscem pracy nauczyciela nie jest szkoła, ale mózg ucznia. Jak o niego zadbać? Służy ku temu wiele narzędzi, m.in. kontrowersyjne techniki NLP, ale ja nie tym chciałabym się zajmować. Już od dłuższego czasu leży mi na sercu edukacja dla zdrowia i nazwałam ją sobie tak roboczo fit dydaktyka, fit edukacja. O co mi chodzi? Chodzi o to, aby potraktować mózg naszych dzieci bardzo poważnie, aby naprawdę ich edukować w tej kwestii, że budulec, który mu dostarczamy, ma ogromne znaczenie. Jeśli tutaj sobie myślisz, że wystarczy im zafundować utarte frazesy typu jedz pełnoziarniste pieczywo, pij mleko, jeśli masz ochotę na coś słodkiego, przegryzaj zbożowe batony, które tak na marginesie są pełne syropu glukozowo-fruktozowego, to zapomnij o tym. Ja myślę o bardzo merytorycznym i niestandardowym projekcie. Myślę, że trzeba też dodać, że będzie on kontrowersyjny i trochę trudny. Już zaczęłam nad nim pracować i wiem, że łatwo nie będzie. Po pierwsze efekty zapraszam na mój blog do cyklu artykułów Dieta dla mózgu. Ten obszar chciałabym zrealizować podobnie jak poprzedni, poprzez artykuły oraz konkretne scenariusze lekcji wychowawczych, które będziesz mógł wdrożyć w swojej szkole. Jednak to są takie wstępne plany, na razie poszukuję optymalnych rozwiązań. Myślę, że w tym obszarze konieczna będzie współpraca z rodzicami. Podzieliłam się z Tobą moimi planami co do najważniejszych dla mnie obszarów. O pozostałych możesz przeczytać w moim artykule Bądź nauczycielem jutra, którego druga część zostanie opublikowana wkrótce. Poza tym wszystkim na moim blogu możesz odnaleźć wpisy z zakresu neurodydaktyki, szczególnie polecam Ci cykl Fitness dla mózgu, a jeśli jesteś nauczycielem ucznia dyslektycznego, a przypuszczam, że tak, przeczytaj go koniecznie. W Inspiracjach dla Szkoły możesz znaleźć także scenariusze lekcji wychowawczych. Jeśli takich szukasz, zajrzyj także do zakładki Moje publikacje w czasopismach. Polecam Ci także scenariusze lekcji języka polskiego, karty pracy, tematy wypracowań, a także kartkówki z lektur. Dodatkowo możesz poszukać inspiracji teatralnych, mianowicie znajdziesz też u mnie niestandardowe scenariusze teatralne na standardowe szkolne uroczystości. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Mam nadzieję, że zostaniesz u mnie na dłużej. Jeżeli chciałbyś być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w Inspiracjach dla Szkoły, zapisz się na newsletter. A jeżeli którykolwiek z poruszonych tematów Cię zainteresował, koniecznie napisz o tym w komentarzu.